Witam Was, kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla Was pyszne kuleczki kokosowo-migdałowe. Naprawdę są bardzo dobre i szybko się je robi. I tu są składniki już podane. Ta ilość starczy na tak na części 6 do 40 sztuk. I będziemy potrzebować 250 g zimne masło. Pokroiłam się je w kostka, chociaż może być też miękkie, ale to Wam zaraz powiem czemu. Potem 100 g cukru normalnego, zwykły, jedna łyżeczka cukru waniliowego, taką większą szczyptę cynamonia, 300 g mąki, 100 g jurek kokosowy, kokos raszpli i 100 g zmielonych migdałów. Ja tu mam migdały ze skórką kupne. I tu mam dwie długopiaste łyżki cukru normalny, zwykły, taką większą szczyptę cynamonu i będziemy potrzebować tak gdzieś 5 łyżeczek takich kopiastych cukru waniliowego, ale to na sam koniec, bo w tym będziemy obtaczać nasze świąteczne kuleczki. No. Ok, ten cukier waniliowy się tu zaraz wsiepnam i to się odłoża na bok, bo to będziemy potrzebować na samym końcu. A teraz te wszystkie składniki damy do jednej miski. I to musimy z tych składników wyrobić ciasto. No, czemu teraz te masło? Te masło, w dużo przepisach pisze, że masło ma być twarde, to znaczy zimne, kroju w kostka, potem siekają, a potem i tak ranku wyrobiają, no. I w sumie to się musi zgnieść na jedno ciasto. Ja się na przykład tym takim hakitem, takim sprzętem zrobię, tak żeby te masło się połączyło. Potem się ranku zrobię. Pana te ciasto wyrobiać, a potem wszystko wcieplę na blatki i pana się wyrobiać. Właśnie chodzi o to masło. Masło może tu właśnie być też ciepłe, to znaczy miękkie, ale nie zaś za bardzo miękkie. No chodzi o to, żeby jak masło będzie miękkie, to się te składniki fajnie skleją, wszystkie razy do kupy. Właśnie w dużo przepisach pisze zimne masło, ale potem pod wpływem ciepła rąk te masło i tak się miękkie zrobi. Bo jak będzie za twarde, to nie ulepimy takiego fajnego ciasta, jak mał być. No, także może być też ciepłe ciasto. Okej, ciepłe masło, ale nie za miękkie. Okej, ciasto ulepić i teraz już możemy zaraz zacząć lepić kulki. Kulki takiej wielkości orzecha włoskiego. I tak gdzieś w niewielkim odstępie układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piekarnik się już włączycie teraz, już możecie włączyć na 190 stopni góra-dół. Jeśli macie jedno ten termoobiekt, to 170 stopni. Tak. Ok, uformujemy tu kuleczki. Takim mniej więcej w takiej wielkości orzecha włoskiego w takim odstępie. I to teraz pójdzie do piekarnika na 20 minut. 180 stopni, góra dół 20 minut na środkową szynę, jak to się godzi. Zanim się to jeszcze piekę, zaraz to pana wyciągać po tych 20 minutach. Wymieszą się już ten cukier z tym cynamonem. Ja się to przesypa do innego talerza, do większego. I moje ciastka już są upieczone i świeżo wyciągnięte. Jeszcze gorące ciastka bymy obtaczać w tym cukrze z cukrem waniliowym i z tą szczypczą cynamonu. Musicie tu uważać, bo te ciastka są miękkie jeszcze. Jak one są ciepłe, gorące, to one są miękkie, a jak potem one poleżą troszkę, jak wystygną, to już potem będą takie fajne, chrupiutkie. Okej, kochani, ciastka bardzo pyszne są. No, z kokosy zawsze jest wszystko pyszne, kto lubi kokos. No. Okej, to by było na tyle. Myślę, że Wam się podobało. Życzę miłego dnia i do następnego razu. Cześć!